Dlaczego nigdy w baśniach nikt nie wykoncypował, że jeśli jest tam żona, to musi być teściowa? A fakt, że jest teściowa, pociąga dalszą treść. W rodzinie bywa szwagier, brat, stryjo, kuzyn, wuj i teść. Stryjo, wuj i teść. Więc gdy do góry sobie płyniesz, aby tam sobie stawiać pomnik, nie zapominaj o rodzinie, ona o tobie nie zapomni, nie zapomni. Stryj chciałby dostać szlify, szwagierka, tuzin, karoc, teść, dworek ma zbyt lichy, brat, żonę ma zbyt starą, chrześniaki śnią o jachcie, stadniny pragnie wuj, brak szmaru, to go łapcie, traktujcie piękny kraj jak swój. Piękny kraj jak swój. Chętnych do garnuszka, zbytnia pazerność w nas na złoto. Trudno wymagać od kopciuszka, aby kompletny był sierotą. A społeczeństwo niech nie pyta, skąd czeki z taką liczbą zer. Dzięki nam może przecież czytać ploteczki z życia wyższych sfer. Ploteczki z wyższych sfer. To już na podsumowanie naszej rozmowy o nepotyzmie, piosenka teściowej w wykonaniu Krystyny Tkacz. Jeszcze z Państwa propozycji, które przyszły, dorzucę propozycję pana Kaja. Wśród moich przodków jest dwóch księży, ojciec i syn, ale byli księżmi grekokatolickimi, więc wszystko jest legalnie. A pan Janek napisał: idealnym zawodem kojarzącym się z nepotyzmem jest według mnie motorniczy tramwaju. Dlaczego? No. Ano dlatego, że jedzie jak mu szyny ustawią i ani w lewo, ani w prawo. Jak mu rodzina szyny ustawi, tak on jedzie. Też to można metaforycznie potraktować. A wydaje ci się, że jest jakiś zawód, w którym nie wskazany byłby nepotyzm? Prawnik. No to już ustali... No to burzysz całą misternie nabudowaną konstrukcję tej audycji, bo ale o tym dawno powiedziałeś. O moje prywatne zdanie, a nie o to, jak jest. Mhm. Co tam jeszcze? Prawnik, lekarz, sędziowie sądów administracyjnych i cywilnych i prawnych. No już dobrze, już nie brnijmy, bo... Mam jakąś mocną puentę? To była mocna puenta. To była bardzo mocna. To była bardzo mocna puenta. Jeszcze... Czuję się, że panie Arturze, uważam, nie, melduję, że zadanie zostało wykonane. Wykonane. Jeszcze będzie puenta tego, co nam się przewijało przez audycję, to znaczy tej depeszy, którą przeczytałem na Nottingham. Początku. O tym, że także Kumara Siri, który nie obsługuje tych, którzy nie mówią po angielsku. Pan Marek napisał tak: ja myślę, że na polskiej poczcie mógłby być wymóg mówienia w języku kraju, z którego przyszedł list lub paczka. Jedno jest pewne, tym wspaniałym posunięciem skróciłyby się kolejki do okienka. No to rzeczywiście oryginalny i rewolucyjny pomysł. Niektóre firmy telekomunikacyjne są zarejestrowane na Antylach holenderskich. No i niech sobie... Odebrać rachunek. I niech sobie kombinuje. Byłoby nieźle. To wszystko w tym wydaniu Akademii Rozrywki. Przypominam Państwu jeszcze, że w poniedziałek w piwnicy pod Harendą w Warszawie na kabaretowej scenie Trójki wystąpi kabaret Hrabi. Też mamy zaproszenia 02-27 Trójek. Proszę dzwonić. A na koniec, jak zwykle, wspomnienia kabaretu Elita. 29 marca w naszym studiu koncertowym koncert jubileuszowy, a w Akademii Rozrywki wspomnień kącik kolejny. Zapraszam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A mnie się marzy kurna chata, zwyczajna izba zbita z prostych desek, żeby się... Encyklopedia kabaretu Elita. No a potem był stan wojenny. Ja pamiętam, że jako inżynier to się obudziłem rano i stwierdziłem, że nie działa telewizor. Oczywiście jako inżynier rozebrałem najpierw wtyczkę od kontaktu, tam sprawdziłem, potem gniazdko antenowe poprawiałem, a do głowy mi nie przyszło, że jest stan wojenny. A się okazało, że telewizja dlatego nie działa, że telewizji nie ma. A dwa druciki do gniazdka wkładałeś? Każdy to robił, oczywiście. To już jeszcze jako mała dziewczynka. Tuż przed stanem, chyba 10 grudnia, a może 11 grudnia,
Studio 202 obchodziło chyba 25-lecie, tak? Czy 20-lecie? Zaraz policzymy, 96. I byliśmy na tak zwanym sympozjum programu trzeciego z tej okazji. Tak. Pod Wrocławiem, tak. I mało tego, mieliśmy już... W Krajkowie. Mieliśmy już na tę niedzielę 13 grudnia audycje wysłane do Warszawy, do Studio 204 do programu czwartego, Studio 205 do programu drugiego, bo z wszystkimi programami współpracowaliśmy. I te audycje oczywiście się nie ukazały. Mamy scenariusze tych audycji do tej pory w redakcji, kilku audycji, które się nie ukazały. W stanie wojennym no, nie dało się grać kabaretu na początku. Cenzura oczywiście skreślała tego typu działalność. Dlatego... nie wolno było mówić, wymieniać słowa na afiszu kabaret. Nie wolno było pisać o tym, że właśnie występuje kabaret. A żyć trzeba było jakoś, dlatego graliśmy w takim programie Ewa Bem i jej goście. Tak. I tam właśnie Ewa Bem miała jakby swój recital piosenkarski, a gośćmi byliśmy my, czyli prowadziliśmy konferansjerkę, czyli po prostu graliśmy kabaret tylko pod innym szyldem. Jeszcze... Tak, to był program kabaretowy i właściwie przeważał program kabaretowy nad piosenkami, prawda, Ewy Bem. I Andrzeja Zauchy, który też wtedy też pokazywał się gościnnie też w tym programie. To był bardzo też taki fajny okres współpracy właśnie w takich programach muzycznych. Objeździliśmy całą Polskę, też cenzura się nieraz tam gdzieś, bo też jeszcze wtedy byli komisarze wojskowi, gdzieś przychodzili, pamiętam, w Gorzowie czy gdzieś. Tam mieliśmy też jakieś takie kłopoty. Niedawno był czerwony, silny, zdrowy i prowadził nas jedynie słuszną drogą. Do tej bazy, do tej szczytnej nadbudowy, wbrew trudnościom i na przekór wszelkim wrogom. Przez pół wieku nam uparcie cel wytyczał, aż tu nagle pamiętnego dnia pewnego w środku drogi go złapała jakaś wredna dychawica i gdzieś przepadł, no i kurtka nie ma jego. Nie ma jego, a tu trzeba wytłumaczyć, jakie były mechanizmy i przyczyny, żeśmy zaszli mimo trudu, mimo wytężonej pracy, w jakieś dziwne oczerety i maliny. Łatwo mówić teraz, to nie moja wina, leżeć krzyżem pod katedrą lub późnicy, co tam osąd historyczny i że naród tkwi w malinach, gdy się razem i oparcie ma w lewicy. Ale życie, Bartko, toczy się do przodu i po główkach pieszczotliwie nas nie głaska. Trzeba mieszkać w tych malinach tu nad Wisłą, bo zajęte wszystko, nawet Madagaskar. Teraz mamy całkiem nowych przewodników, perspektywy europejskie i nęcące. Tylko wciąż nas te maliny odgradzają od wyników, coraz dziksze, azjatyckie i kłujące. A gdzie nasi całkiem nowi przewodnicy? No bo cała w tym afera, wstyd i bieda. Żeśmy sami ich wybrali, posadzili na mównicy, a z tych malin jakoś kurczę być się nie da. Zamiast drogą wciąż idziemy po poboczach, za kosami strasznie wolno i to ślapo. Wciąż nas jakieś dziwne fatum ściąga z kursu niby orkan. Zaś konkretnie to nas silnie ściąga w prawo. Zamiast jechać gładką szosą wprost przed siebie, wciąż szlajamy się po robach i malinach. Inni dawno dojechali, u nas nadal partyzantka, gdzie nam zuby daje panna Balladyna. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie silne są, a i czas kortu